Raz jeszcze witamy się z Państwem. 25 kwietnia 2024. Słońce wyszło, jest nadzieja. Lekcje wprawdzie jeszcze nie zrobione. No ale... ale ogrodujemy się, tu widzę. Rowery wyjęte. O, to chyba jakieś były... jakieś ważne sprawy się tutaj dzieją. No nic, Górnia sobie biegnie do nas. Co, Niuniu? Co, nie skacz na mnie, tak to nie lubię. Co robicie? Nie mam chyba. A czekaj, może. A co tu się. Coś ci się tu porobiło? Czekaj, nie, nie mam. Nie, musicie chyba iść do domu po chusteczki. Można tu zasiąść z Państwem? No dobra. Pan ma relaks teraz? Tak, relaks jak chodzi. No tak zasugerowałam, widząc tą książkę. Dobra, idę po kawę, tak? Pijemy kawę teraz? No, poproszę. Dobrze. Jak się da? Da się. Wszystko się da. Dobrze. Po kawę. A się zadymiło to coś. Ktoś coś tu chyba spalił w sąsiedztwie. No ale i tak, dobrze, że słońce wyszło. To się liczy. Miała być kawa, jest kawa. Jak świeci słońce, to jest zupełnie inaczej, słuchajcie. Wszystko jakoś tak lepiej wygląda i wszystkiego bardziej się chce. Doniosę czy nie doniosę? Rozkacz tylko na mnie, nie skacz. Proszę bardzo. No wiecie, dzięki. Ta twoja. Posiedzieliśmy na słoneczku. To zaczął padać deszcz. Drugi jeszcze do schowania. Ale kawę zdążyliśmy wypić. Dobra, spadamy, zanim się rozpada, na dobre, nie? No, to chodźmy. Idziemy, chodź Matylda. A ja wiem, gdzie ty czapkę zostawiasz? A nie, zostawiam w domu. Zobacz, Klara tu rower chowa wodę. Ten piesio się sam zapakował do budy. No, dawaj Wodziuś. No i pada. No i dobra. Trochę skorzystaliśmy. Posiedzieliśmy. No można się już chować. Matylda zrobi lekcję. Oj, tu płaczesz, Niuniu. Zaraz wejdziesz. Tu dzieciaki sobie pochowają rowery. I tyle. Tak jak mówiłam, dobrze, chociaż trochę skorzystaliśmy z powietrza, ze słońca i oby jutro już było cieplej, a chyba tak miało być. Liczę na to bardzo. Mi się już trochę powygrzewała, jak jeszczura na słońcu. No już, to otwórzcie. Otwórzcie ci kitkowi. Nie widzę problemu. Kitek za tobą przyszedł, zobacz. Dobra, otwieraj mu, otwieraj, otwieraj. Chodź, kitku. No chodź, no chodź. Dobry wieczór Państwu. Przyszliśmy już z dworu. No i wszystko już w sumie ogarnęliśmy. Gotowi jesteśmy do odpoczynku. Ale jest poważny problem. Tak, internetu nie ma. Życie, no. Będziemy żyli? No dzieciaki to chyba nie mogą wierzyć, że nie można obejrzeć tego, co się chce. Tak, już jest zdałem telewizję, nie? No. No i dobrze, robię herbatkę i co? Coś tam się znajdzie, może jakiś film czy coś, nie? Spróbujemy? No tak, my to chyba znajdziemy. Ja to jeszcze tutaj robię różne rzeczy, ale wiadomości lecą, zobacz. Nie, to mnie to tak średnio interesuje, bo właśnie dlatego ja idę robić herbatę, a ty sobie oglądaj. Ale u nas to właśnie, no, jak nic nie ma, to dobra. Przyszedł kotek, maestruś. Ty już nie miauczysz, jak chcesz tu wejść na, dołem, tylko drapiesz w drzwi, tak? Nie? Przyszedłeś? No woła cię chyba, kolega.
No dobrze, tylko coś tu muszę skończyć, bo... Dobrze, kończ. Ludziom? Dziubeczku kochany. No hej, ziomek. Zaraz cię tutaj otulimy tym kocykiem, będzie ci cieplutko, nic się nie martw. No to ci kanapkę mogę zrobić. Co tam, kiteczku? Po coś tu ułaził? Jeszcze jest za mało miejsca dla ciebie, Nioniu. Tu się nie położysz, kochany kotku. Tu nie odpoczniesz. No nie. Jakby to nie ujął, takie wielkie kółeczko. Pieszczoszek, kochany. Ale zmieścisz to. No tak, zmieścisz się. Dobra. Robimy herbatkę. No zmieścić się zmieści, ale tam sobie raczej nie odpocznie specjalnie, nie? Tam to chyba nie. Nie tak bardzo. Co on robi? Kanapeczka dla pani? Chcesz kanapkę? Klara? Nie. A co? Nie wiem. Ja ci zaraz coś wymyślę, poczekaj. Co ci trzeba? Co ci potrzeba? Też chcę przy kamerze. Przy kamerze? Co ty chcesz? Ty myślisz, że ja mam tutaj coś ciekawego? To jest kanapka. Z ogórkiem. Nic szczególnego, naprawdę. Smacznego. Dobra, słuchajcie, tu kończymy. Na dziś idziemy odpoczywać przed telewizorem. Dzisiaj całkiem szybko nam ten wieczór poszedł sprawnie. Te przygotowania wieczorne. Inny był plan, ale nic. Będziemy dzisiaj tak leniwie odpoczywać. Może szybciej się położymy. No, to by było na tyle. Bye.